Cześć! Nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. Czasem, tak jak teraz, pojawiam się w białej pustce po to, żeby poopowiadać ludziom różne rzeczy. Czasem piszę jakieś książki mi się zdarzyło napisać. Natomiast to, co robię najczęściej, pomagam moim klientom w opowiadaniu ich historii. Mam od 20 lat firmę, która zajmuje się budowaniem silnych marek. Bardzo mocno wierzę, że dobra marka to jest świetnie opowiedziana historia. Natomiast. Jest też inny sposób na opisywanie tego, co robię. Kiedy tłumaczę ludziom, co robię, mówię: Ja namawiam ludzi, żeby kupowali proszek do prania A, a nie proszek do prania B. To, co robię, sprowadza się do decyzji. I im więcej wiemy o procesach decyzyjnych, tym lepiej jesteśmy w stanie tymi procesami decyzyjnymi sterować. I o tym dzisiaj tak naprawdę chciałem z wami pogadać. Zacznijmy od opowieści o pieniądzach. Większości z nas, ludzi dorosłych, Wydaje się, że racjonalnie podchodzimy do wydawania pieniędzy. Chodzimy do pracy, by je zarabiać, i wydajemy je na rzeczy potrzebne. Jeśli coś jest drogie, staramy się oszczędzać na to przez dłuższy czas albo szukamy innych źródeł finansowania. Tak jest choćby w przypadku mieszkania. Jeśli nie chcesz mieszkać z rodzicami do końca życia, oszczędzasz na mieszkanie przez kilkanaście, czasem kilkadziesiąt lat. Albo przez te same kilkanaście, czasem kilkadziesiąt lat. Spłacasz raty kredytu. Chęć posiadania własnego lokum sprawia, że kiedy dostajesz swoją miesięczną wypłatę, odkładasz część na specjalne konto z etykietą na mieszkanie albo spłacasz ratę kredytu. Jeśli w pracy zdarzy się premia, spora część tej premii ląduje na tym samym koncie, bo chcesz szybciej dopłynąć do własnego M. Co jednak zrobisz, kiedy znajdziesz na ulicy 500 zł? Zaniesiesz je do banku i szybciutko wpłacisz na konto oszczędnościowe? Czy raczej wydasz na przyjemności? Znakomita większość z nas, znalezione pieniądze, wyda na przyjemności. Łatwo przyszło, łatwo poszło, pomyślimy. Wiesz dlaczego tak jest? W odpowiedzi pomogą nam spodnie do jogi. Poważnie. Jest 1 stycznia. Postanawiasz wziąć się za siebie. Wiesz, projekt Summer Bikini Body. Czas zacząć uprawiać jakiś sport. Twój wybór pada na bieganie. Od czego zaczynamy realizację noworocznego postanowienia biegania? Od wizyty w Decathlonie, oczywiście, gdzie musisz się zaopatrzeć w spodnie do biegania, buty do biegania, opaski do ocierania potu, który nieuchronnie się pojawi. Niestety. Trzy dni później wiesz już, że bieganie nie jest dla ciebie. Potu było zdecydowanie za dużo, a waga, jak stała w miejscu, w złym miejscu, dodajmy, tak stoi. Stwierdzasz, że potrzebujesz nowej dyscypliny sportu. Lepiej dopasowanej do Twojego stylu życia. Czyli najlepiej takiej, którą można uprawiać leżąc. Twój wybór pada na jogę. Od czego zaczyna się uprawianie jogi? Od wizyty w Decathlonie, oczywiście, gdzie zaopatrujesz się w piękne spodnie do jogi. Przecież nie będziesz uprawiać jogi jak zwierzę w spodniach do biegania, prawda? A teraz pomyśl dlaczego potrzebujesz osobnych spodni do jogi i do biegania? Wiem, możesz sobie wmawiać, że mają jakieś zaawansowane funkcje, które ułatwiają uprawianie takiej czy innej dyscypliny, ale umówmy się, na podstawowym poziomie to są spodnie. Mają zakryć tyłek i są wyposażone w dwie nogawki. Nie krępują ruchów. Spodnie do biegania powinny nadawać się do uprawiania jogi i, prawdę mówiąc, nadają się doskonale, ale twój mózg ma z tym problem. Problem nazywa się mentalne księgowanie. Richard Taylor, amerykański ekonomista, zgarnął w 2017 roku ekonomicznego Nobla za opisanie tego zjawiska. W skrócie, Twój mózg bierze dwa całkowicie zamienne, takie same przedmioty, jak spodnie czy pieniądze, i nadaje im etykiety, czyniąc je w efekcie niezamiennymi i niepodobnymi do siebie. Dwie pary spodni stają się spodniami do biegania i spodniami do jogi, a wielką kubkę pieniędzy rozdzielasz na pieniądze na czynsz oraz pieniądze na rozrywkę. Jak to się ma do perswazji i przekonywania? Porozmawiajmy o biznesie. Twoja firma produkuje kalendarze. Rok się kończy, więc sezon w pełni. Wysyłasz zapytanie ofertowe do jednego z klientów i słyszysz, bardzo mi przykro, nie mamy na to pieniędzy w budżecie. Brzmi jak odmowa, prawda? Tymczasem... To, co klient Ci pokazał, to etykietka. Powiedział, że nie ma pieniędzy na kalendarze. Co znaczy, że ma pieniądze na inne rzeczy, trzeba tylko się dowiedzieć, na jakie. A potem zedrzeć etykietkę z kalendarzy i przykleić inną. Możesz próbować zrobić to, używając tego samego produktu. Prezenty od firmy na koniec roku zmniejszają wskaźnik odejść od konkurencji. Macie w budżecie pieniądze na zmniejszenie Czernu. Możesz w końcu zmodyfikować produkt, wkładając go w pakiet. E-szkolenie z zarządzania czasem dla pracowników lub klientów do tego w pakiecie całkowicie za darmo kalendarz. Drugi po mentalnym księgowaniu filar perswazji nazywa się efektem posiadania. W dużym skrócie badani pytali grupę studentów no właśnie eksperymenty w psychologii, socjologii i naukach społecznych zaczyna się od grup studentów. Jeśli wyjdzie coś dziwnego, potwierdza się to na szczurach, a potem można ubiegać się o grant na eksperymenty na większych populacjach ludzkich. Wracając zatem, badani pytali grupę studentów: Za ile byliby skłonni kupić kubek zwykły porcelanowy kubeczek, jakich pełno można znaleźć w Twoim domu. Studenci zapisywali odpowiedź na kartce, a badacze wyliczali średnią. Następnie wędrowali do drugiego pokoju i wręczali rzeczone kubeczki innym studentom. Wręczali, mówiąc, są wasze. Znając średniorynkową, średniorynkową wartość takiego kubka, pytali studentów: Za ile byliby gotowi te swoje kubki sprzedać? Tak, intuicja cię nie zawodzi. Studenci, którzy byli właścicielami kubeczka, wyceniali jego wartość o wiele wyżej niż ci, którzy mieli właścicielami dopiero zostać. Jak to wykorzystać w perswazji? Mam newsletter. Jest rewelacyjny, więc zapisz się, ale nie o tym chciałem. Zapisz się na stronie pawełtkaczyk.com, ale nie o tym chciałem. Dawno temu prowadziłem w moim newsletterze eksperyment społeczny. Ludziom, którzy się zapisali, pisałem, że jeśli będą sumiennie otwierać maile ode mnie, jeśli będą sumiennie klikać, dostaną 5 gwiazdek. Taka wirtualna odznaka. Druga grupa dostawała inny mail. Ci dowiadywali się, że za swoją dotychczasową aktywność, czyli szybkie kliknięcie maila z potwierdzeniem, otrzymują 5 gwiazdek, ale że te 5 gwiazdek stracą, jeśli nie będą sumiennie otwierać i czytać. Jak ci się wydaje, która grupa miała większy współczynnik otwarć i kliknięć w kolejnych kampaniach? Trzeci filar perswazji nazywa się odległość. I nie chodzi tylko o fizyczny dystans między dwoma przedmiotami. Choć tak, jeśli wyobrazisz sobie reklamę prasową, na której po lewej stronie stoi mężczyzna. A po drugiej stronie kobieta, a między nimi jest produkt, niech to będzie wspomniany wyżej kalendarz, to w zależności od tego, czy kalendarz jest bliżej mężczyzny, czy bliżej kobiety, będzie odbierany jako bardziej przeznaczony dla mężczyzn, albo bardziej przeznaczony dla kobiet. Głupie, prawda? Ale zaczekaj, to nie wszystko. Jeśli postawisz obok siebie na jednej reklamie prasowej bramę garażową i Bentleya, taki drogi samochód, brama garażowa będzie odbierana jako droższa, niż kiedy powstawisz koło tej samej bramy, Fiata Multiple. Ten proces w psychologii nazywa się myśleniem magicznym. Wierzymy, że przedmioty i ludzie, skoro już przy tym jesteśmy, zarażają się cechami. Tym mocniej, im mniejsza jest odległość między nimi. Weź dwie butelki szamponu i umieść je na ekranie. Pomiędzy nimi postaw Martynę Wojciechowską. Który szampon jest lepszy? Ten, do którego Martyna ma bliżej. Także ten, na który patrzy, ale to już zupełnie inna sprawa. Pytanie nie tylko dla fanów piłki nożnej. Wolisz dostać za darmo, nie martw się o pieniądze, bilet na finał mundialu czy na półfinał? Odpowiedź jest, jak to mówią Amerykanie, no-brainer. Chyba, że dołożymy aspekt czasu. Wolisz bilet na finał kolejnego Mundialu, który odbędzie się za 4 lata, czy półfinał tegorocznej edycji? Sam fakt, że się zastanawiasz a poprzednie pytanie było no brainer sugeruje, że czas potrafi namieszać w postrzeganiu wartości. Stąd wzięły się choćby raty 0%. Pralka za 3000, wyłożone od razu czy za 300 zł co miesiąc? Odpowiedź znowu jest no-brainer. Zwłaszcza kiedy możesz pralkę zabrać ze sobą od razu do domu. A większa liczba sprzedanych pralek równoważy sklepowi koszty szybszej zapłaty za towar dla dostawcy. Dla naszego mózgu czas jest odległością do przebycia. Więc majstrowanie czasem przy modyfikowaniu wartości bardzo przypomina grzebanie przy odległości. Skróć dystans. A sprzedaż szybciej i drożej. Przykład: idziesz do swojej ulubionej kawiarni na kawę. Barista zaprasza cię do programu lojalnościowego. Zbieraj naklejki, a dziesiąta kawa będzie gratis. Wielu z nas uczestniczy w podobnych programach, prawda? Jak sprawić, żeby więcej ludzi chciało w nich uczestniczyć? Odpowiedź jest bardzo prosta. Na kartoniku powinno być 12 miejsca naklejki, nie 10. Ale pierwsze dwie są już zaklejone. Droga do kawy właśnie się skróciła w kontekście czasu i odległości, a motywacja wzrosła. Pamiętasz pralkę z ratami 0%? A co jeśli sklep weźmie pierwsze dwie raty na siebie? To teraz szybkie pytanie. Wolisz raty 0%, które musisz płacić od razu, czy raty o standardowym oprocentowaniu, ale spłata zacznie się za pół roku. Twój mózg Rzuca się na okazję, a po drugiej stronie stoi człowiek z Excelem i liczy. I to jest właśnie perswazja. Czas, odległość. Te wartości brzmią jak fizyka, prawda? Bardzo dobrze kojarzysz, bardzo dobrze kombinujesz. Dodajmy zatem do miksu jeszcze jeden filar perswazji, również rodem z podręcznika do fizyki tarcie. Im więcej problemów widzi twój konsument, twój klient na początku drogi, im większego tarcia się spodziewa, tym mniej chętnie zaangażuje się w to, co masz do zaoferowania. Z psychologicznego punktu widzenia tarcie nazywamy niepewnością, a za redukowanie niepewności jesteśmy gotowi płacić. Ale grosmart. Płacisz na początku roku małą kwotę, by w ciągu roku mieć pewność, że dostaniesz darmową przesyłkę. Bez smarta także możesz dostać darmową przesyłkę, ale nie jest ona pewna zależy od kwoty zakupu i widzi mi się sprzedającego. Dlaczego twój mózg ma się z tym męczyć, jeśli możesz nabyć pewność za jakieś 50 zł rocznie. Tak samo działa, działa działała właściwie, kiedy jeszcze mogliśmy latać, karta Weezer. Płacisz raz na początku roku i masz gwarancję najniższych cen biletów. Czy te bilety można kupić w tańszej cenie bez karty? Można, ale trzeba się postarać. A po co się starać, skoro ktoś oferuje ci pewność za pieniądze? Redukowanie niepewności jest dla nas tak naturalnym procesem, że często w ogóle nie zastanawiamy się, czy to ma sens. Pomyśl, idziesz na przystanek i czekasz na autobus. Pierwsze, co robisz, to sprawdzasz, o której przyjedzie. Ta czynność ma sens, jeśli przed przyjazdem zamierzasz jeszcze skoczyć do żabki po coś. Ale jeśli zamierzasz stać na przystanku cały czas i wsiąść do pierwszego autobusu, który ci pasuje, co za różnica, o której przyjedzie? Pomyśl, o ile mniej użyteczna byłaby aplikacja Ubera, gdyby przestała pokazywać, ile minut zostało do przyjazdu samochodu. A teraz pomyśl o niepewnościach, których doświadcza twój konsument. Co możesz zrobić, żeby jego droga była krótka, prosta i dobrze oznaczona? Pięć rzeczy. Mentalne księgowanie. Efekt posiadania, odległość, czas i tarcie. Pięć filarów perswazji. Ale jak to mówią w TV Markecie, to nie wszystko. Dam Ci jeszcze jeden. W bonusie, na koniec i całkowicie za darmożkę. Nazywa się iluzją utopionych kosztów. Powiedz mi, co by się stało, gdyby aplikacja Ubera pokazała, że na przyjazd auta musisz czekać 20 minut. Duża liczba ludzi zaczęłaby szukać taksówki w innych aplikacjach. A co jeśli pokażę 10 minut? Ludzie będą czekać. Ile będą czekać? Odpowiedz sobie na to pytanie. Zdarzyło Ci się gapić w ten ekran i wydawało Ci się, że minuty ciągną się w nieskończoność? Bardzo często jest to tak, dlatego że ciągną się w nieskończoność. No, może nie w nieskończoność, ale każda minuta rozciąga się do dwóch. Efekt? Czekasz na auto 20 minut i nie rozglądasz się za inną opcją. To właśnie iluzja utopionych kosztów. Uważamy, że skoro już zainwestowaliśmy tak dużo w czekanie, to nie opłaca nam się już niczego zmieniać. Obserwacje konsumentów pokazały, że choćby przy zamawianiu jedzenia przez internet, różne kuchnie mają różne granice tolerancji. Pizza na telefon. Powyżej 45 minut, ludzie zaczną już szukać alternatywy. Sushi 90 minut jest rozsądnym czasem oczekiwania. I teraz pomyśl: w których miejscach Twój produkt lub Twoja usługa wystawiają cierpliwość Twoich klientów na próbę? W jaki sposób możesz to zmienić? Iluzja utopionych kosztów jest wykorzystywana bardzo często w negocjacjach. Druga strona przeciąga rozmowę. Przekładając terminy i umawiając kolejne spotkania tylko po to, żeby w ostatniej chwili zaproponować ostatnią wielką obniżkę ceny. Wielu ludzi w tej sytuacji pomyśli: eh, skoro zainwestowaliśmy już tak dużo czasu, a koniec jest tak blisko, dlaczego nie zgodzić się na tę jedną ostatnią rzecz? Perswazja ma różne oblicza. Jeśli wydawało ci się, że koncentruje się tylko na języku, Mylisz się. Im więcej wiesz o procesie decyzyjnym, tym lepiej jesteś w stanie wpływać na niego. Na perswazję składa się całe doświadczenie klienta, a najlepsza perswazja jest wtedy, kiedy twój klient jest przekonany, że nikt mu niczego nie wmawiał. Wszystkie decyzje podjął sam. I jak najwięcej takich samodzielnych klientów ci życzę. Z mojej strony to jest wszystko. Dziękuję bardzo.